Aura zmienia się jak w kalejdoskopie. Wczoraj na południu temperatura wzrosła do 12 stopni, a dziś z trudem osiągała tam 4-5. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Noc przyniesie słaby mróz od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. I w tych rejonach powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura będzie oscylować wokół zera, a wysoko w górach 10 stopni mniej i tam silny wiatr. W porywach do 80 km na godzinę. W centrum i na północy do 60. W ciągu dnia najwięcej przyjaśnień na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Nad resztą kraju sporo chmur i będzie padać. Od Pomorza po Śląsk słaby deszcz przechodzący pod wieczór w deszcz ze śniegiem. Poza tym śnieg i deszcz ze śniegiem. Najcieplej w Małopolsce 7 stopni. Poza tym od 2 do 6. Nadal silniejszy wiatr. W Karpatach i Sudetach do 80 km na godzinę. W Wielkopolsce i na Wybrzeżu do 70. W piątek na północy i zachodzie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy Mazowsza i Podlasia możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. W pasie od Warszawy po Rzeszów deszczowo. Maksymalnie do 8 stopni na południowym wschodzie. W sobotę chwilami wyjrzy słońce, ale od czasu do czasu przelotnie popada śnieg. Chłodniej. Temperatura z trudem będzie osiągać 2-3 stopnie. W niedzielę popruszy śnieg. Do zobaczenia.